Cześć, witam Was w Fossil Record Extra. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć kilka słów o filmie Wędrówki z dinozaurami, który ukazał się niedawno w polskich kinach i na który wybrałem się z moim 10-letnim bratem Aleksandrem. Tytuł Wędrówki z dinozaurami powinien być Wam znany, ponieważ w latach 90. kanał BBC wyprodukował właśnie cały serial pod tym samym tytułem. I tutaj ten film, który teraz mamy w kinach, nie za bardzo jakoś nawiązuje do oryginalnej serii. Tamta seria była taka, powiedziałbym, z kamerą wśród zwierząt, tak? Tylko tyczyła się dinozaurów, a nie jakichś tam współczesnych organizmów. Natomiast ten film teraz, który mamy w kinach, jest to po prostu film taki przygodowo-fabularny dla dzieci, jest rodzinny. Dobrze zabrać do kina na ten film kogoś z młodszego rodzeństwa, jeśli takie osoby macie. Generalnie rekonstrukcje dinozaurów w tym filmie są jak najbardziej poprawne. Tutaj jakby też głównymi bohaterami nie są jakoś tak, nie są jakieś takie za bardzo znane dinozaury, więc to też jest spoko. Natomiast mnie tak trochę ciekawi to, że już podobny film raz istniał, to był Marsz Dinozaurów, który tyczył się mniej więcej tego samego, czego tyczy się ten film teraz Wędrówki z dinozaurami. No i jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że w tym filmie Wędrówki z dinozaurami dinozaury nie mówią, tak? Nie gadają tak jak ja teraz do Was, tylko normalnie ryczą i zachowują się jak dinozaury i w taki ciekawy sposób jest tam przedstawiane tak jakby to, co one myślą. W sensie, że jest tak jakby przełożony, przetłumaczony język dinozaurów na język ludzki. To jest taki ciekawy sposób, mi się wydaje, w jaki te zwierzęta tutaj nam zostały, ich mowa została nam przedstawiona. Także film nie jest jakiś super naukowy, jednak jak najbardziej zasługuje, jeżeli jesteście fanami paleontologii, to zasługuje na to, żeby wybrać się na niego do kina. W tej serii Fossil Record Extra będziemy pokazywać Wam różne właśnie takie ciekawostki paleontologiczne, nie zawsze takie stricto naukowe. Czasami gdzieś pójdziemy, czasami Wam coś opowiem. Ona się nie będzie ukazywać cyklicznie, ale co jakiś czas. Także do następnego razu z paleontologicznym pozdrowieniem.